Słuchaj, Asia, dziękuję Ci, że znalazłeś czas w Twoim zabieganym grafiku, bo robisz furorę na wybrzeżu. Patrzę na to, jak Ty się rozwijasz i daję wszystkim Ciebie za wzór osoby, która pracuje zawodowo, normalnie na etacie i rozwija swój biznes. I cały czas słyszę, tak naprawdę w uszach mamy, kiedyś rozmawiałyśmy, że Ty robisz to bardzo systematycznie, małymi kroczkami. Jak mi się nie chce, to muszę powiedzieć, jak mnie się nie chce, to mówię, a Wojtulska mi mówiła małymi kroczkami. Więc ja ten mały kroczek zawsze sobie robię, bo mam to w głowie, bo to jest była bardzo cenna uwaga. I no, nieważne, czy się ma ten biznes ileś tam lat, czy się zaczyna, to te małe kroczki codziennie trzeba robić dla rozwoju biznesu. No, my się spotkałyśmy na kursie, prawda? Pierwszy No, raz. tak. Pierwszy I raz, to. a tak naprawdę, Gościu, pierwszy raz, co Tak? się spotkałyśmy u Agaty, w sensie, że ty A! mówiłaś, a ja po prostu oczarowana tym, jak ty mówisz o nieruchomościach, o fotografii, o fotografowaniu też telefonem. Mówię, ja po prostu muszę do Gości wrócić. To Muszę jest, wrócić. no to super. No i to kiedy ty byłaś? To było też rok jakoś rok temu, prawda? No to już, Gosia, na pewno mogło być rok, bo to na pewno gdzieś było, Tak, jakoś. powiedzmy, właśnie w kwietniu, coś w tym stylu, a później byłam u ciebie w lato na kursie, czyli w pierwszym takim kursie, który Okej. nie wiem, czy to był twój pierwszy, w ogóle pierwszy kurs telefonem, tego nie jestem pewna, Nie, ale na nie pewno jest. pierwszy kurs zaraz po tym, jak u Agaty zareklamowałeś, że takie coś będziesz robić. To nie był mój pierwszy kurs, ale tak się zaczęłam trochę pewniej czuć w tym, co robię, bo zobaczyłam, że są wyniki i wiesz, jak zaczynasz coś z czymś takim nowym zupełnie, to tak nie wiesz, czy ten eksperyment wypali i trochę osób mi zaufało i okazało się, że wypaliło i trochę tak mi dało otuchy, prawda? No bo to jest jak ze wszystkim, co nowe i jeszcze niespotykane, to tak się dzieje, prawda? Ty też próbujesz różnych rzeczy. Ja też próbuję różne rzeczy. Ja też, że tak powiem, tutaj testuję różne rzeczy, czy to zadziała, czy nie. Ale no, dobrą stroną tego testowania jest to, przynajmniej w moim przypadku, że wszystko, co przetestowałam, to wypaliło, tak? Ale to są wszystko te malutkie kroczki, że tak jakby nie działam na skalę, nie wiem, krajową, światową, tylko lokalnie, powolutku, pomalutku, ale codziennie, codziennie. Nie ma takiego dnia. No czasami weekendy sobie odpuszczam, no bo wiadomo, że weekendy to raczej dla rodziny, ale staram się codziennie zrobić chociażby coś, tak, żeby wiadomo, że te zaległości są, no bo ile byśmy nie zrobili, to zawsze jest jakaś nowa rzecz do zrobienia, to jest jasne, ale gdybyś tego nie robiła i robisz sobie trzy czy cztery, czy ileś tam przerwy, no to te zaległości rosną, codziennie coś, tak, systematycznie, powolutku, pomalutku. I ja też mówię inną rzecz, że trening czyni mistrza. Trening czyni mistrza, tak? Bez treningu no nie będziesz mistrzem, tak? Tak jak tego się mówiłaś na kursie, że nie denerwujcie się, że na początku wam nie wychodzi, tak? I ja byłam dokładnie takim przypadkiem, że na początku te zdjęcia telefonem, mimo że teoretycznie wszystko wiedziałam, Bo nie one po prostu mnie ćwiczyłaś, nie chyba się wchodziły, tak? Bo nie ćwiczyłam wystarczająco. I to jest tak, że jak zaczęłam ćwiczyć, jak odkryłam tą potrzebę, że jednak potrzebuję te zdjęcia robić, bo nie zawsze fotograf widzi to, co ja, nie zawsze uchwyci to, co ja bym chciała, nie zawsze zrobi mi takie kadry, jakbym chciała, że ja muszę umieć, tak? Po prostu muszę to umieć, tak? To jest umiejętność, którą ja muszę posiadać, a żeby tą umiejętność posiadać, muszę ją wyćwiczyć, tak? Bo bez treningu, no ludzie, nie, no nie rodzimy się mistrzami, tak? Ale ciężka praca umożliwia nam osiągnięcie pewnego poziomu, takiego poziomu, który dla nas jest akceptowalny. Asia, bo tak się zastanawiam, bo tak powiedzieć o fotografii, masz fotografa, ale też fotografujesz sama trochę, prawda? Na swoje potrzeby reklamowe, takie jakieś swoje takie małe zdjęcia, małe wprawki, tak? Tak, Gosia, bo wiesz co, fotograf no, robi zdjęcia ogólne, tak? Robi takie zdjęcia, żeby nieruchomość się sprzedała czy też wynajęła, ale takie zdjęcia, które ja lubię sobie gdzieś później obrabiać i tam trzy razy używać w różnych konfiguracjach, no to już jest po mojej stronie, więc ostatnimi czasy praktycznie wszystkie moje realizacje to były realizacje, gdzie dodatkowo dla siebie, prywatnie robiłam te zdjęcia, a sytuacja z dzisiaj, kiedy klientka do mnie pisze, że zdjęcia fotografa są ok, jak najbardziej, ale czy ona mogłaby skorzystać z tych moich zdjęć będących na dysku, bo one jej się po prostu bardzo podobają i one pokazują wszystkie smaczki tej nieruchomości. Więc takie maile świadczą o tym, że ja robię zdjęcia, które też się innym podobają. Nie tylko mi, ale też innym i ludzie tego używają. Więc jak Cudownie. najbardziej powiedziałam klientce, jak Masz to. najbardziej
Proszę się częstować. Proszę się częstować, proszę grać. Cudownie. Sytuacja z dzisiaj, tak? Nie takich rzeczy, to jest genialne, gratulacje w ogóle, bo wiesz... Więc takie smaczki, tak? Takie smaczki, ale takie właśnie maile czy takie telefony dodają skrzydeł i no teraz obowiązkowo, bo to w ogóle muszę statyw wymienić, bo już mój nie spełnia moich wymagań, więc... To no, znaczy, że człowiek też się rozwija. A propos statywu, to ci podeślę fajny model. Biorę w ciemno, Gosia. Także wiesz, no super. Ale powiedz ty tak, czyli fotograf, ale fotografa też wybierałaś jakoś sama, czy pracujesz z każdym, kto ci tam się zareklamuje? Przepraszam, tak się pytam. No. Wiecie, bo... Gosia, tak naprawdę... Mam jedną taką naprawdę mega ulubioną fotografkę, którą, jak to się mówi przysłowiowo, mogę ją samą wpuścić na nieruchomość. Mm-hmm. Bo ona te zdjęcia zrobi tak, jak ja widzę i też je obrobi tak, jak ja widzę tą nieruchomość. Bo problem, który miałam z fotografami, to był taki, że po prostu oni mogli robić kadry, które ja też bym zrobiła, ale tak jakby obróbka tych zdjęć powodowała to, że ja po prostu stwierdzałam, że to nie jest mieszkanie, które ja widziałam swoimi oczami. Więc troszeczkę zajęło mi poszukiwanie tej fotografii, a tak naprawdę to była fotografka, z którą kiedyś, bardzo dawno temu, ze dwa, trzy lata temu, pracowałam przy swojej nieruchomości, którą przygotowywałam do wynajmu. Gdzieś tam o niej zapomniałam, po czym przypomniałam sobie jeszcze raz, wróciłam do niej na stronę i zobaczyłam, jak kurczę, ona widzi tę nieruchomość, jak ja widzę. I to jest taka moja pierwsza numer jeden fotografka, oczywiście mega zajęta, więc też mam takiego fotografa dodatkowego, mężczyznę tutaj zrobię taki sam. Wiesz, nie dyskryminuję, nie dyskryminujemy. Tak, nie dyskryminuję, jestem otwarta, aczkolwiek no moją, że tak powiem, ulubioną fotografką no, mam jedną, tak? I myślę, że będzie komukolwiek ciężko ją zdeterminować. Ale powiem ci, Gosiu, że lubię, że tak powiem, no często ona jest sama na nieruchomość, tak, ale lubię z nią pracować, lubię jej zaglądać w kadr, ponieważ po twoim kursie ja wiem, czego w tym kadrze szukać. I czasami jest tak, że ona czegoś nie widzi, a ja na przykład patrzę, że ta rzecz w tym kadrze niekoniecznie wygląda dobrze, że trzeba przesunąć dosłownie te 2 centymetry w prawo, czy 2 centymetry w lewo, albo 3 centymetry do tyłu, już jest ten efekt wow. Nie wiedziałam tego bez kursu. Ale wiesz co, to znaczy, że ona też się przy tobie trochę uczy. Myślę, od siebie. Myślę, że to na pewno w ogóle praca z ludźmi to jest nauka, tak? Bo ja też od niej czerpię, ona czerpie ode mnie. W ogóle no, praca z ludźmi to jest obopólna nauka. Dobrze, a powiedz mi, czy rozumiem tak, że zostawiłaś już, nie będziesz już fotografować wnętrz, tylko detale jakieś takie sobie, ale ewentualnie takie rzeczy do swojej promocji. To jest bardzo też fajne, dlatego że no właściwie jesteś teraz wolna. Nie musisz nikogo prosić o to, żeby ktoś się sfotografował. Bo ja sobie obserwuję twoje tam, nawet to, co wykorzystujesz, to nawet sobie postawisz statyw, widziałam i sobie robisz te filmiki, jak tam układasz poduszeczki. Tak. Do tego też używam. Myślę, że nie tylko robię szczegóły. Ja już robię tak jakby dla siebie, na własny użytek. Robię takie same zdjęcia, jakby zrobił fotograf, plus szczegóły, plus na przykład szybkie filmiki, tak? Okay. Żeby mieć po prostu taki cały pakiet, no po prostu mieć, tak? Lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówią, tak? Ale też chciałabym być gotowa na to, że jeżeli zdarzy się kiedyś, że z jakichś tam względów fotograf nie będzie mógł mi pomóc, to ja tak naprawdę wchodzę i robię zdjęcia, które są okej, tak? Może to nie są super obrobione zdjęcia, tak? Mega hiper i tak dalej, ale to są zdjęcia, które są okej, zdjęcia, które sprzedadzą tą nieruchomość, czy też ją wynajmą, tak? Okay. Więc taki był też mój cel, że jestem niezależna i w momencie, gdy będę musiała coś zrobić z dnia na dzień, ja jestem gotowa, tak? Nie muszę nikogo prosić o pomoc. Mm-hmm. Aby takie sytuacje też bywają, tak? Bywają takie? Bywają, bo wiesz, nie zawsze fotograf, coś się zadzieje, tak? Ja też na nieruchomościach, które przygotowuję z inwestorami, wiadomo jest tak, że nie zawsze jesteś w stanie ustalić konkretnie co do godziny, co do dnia, termin, kiedy będzie to mieszkanie gotowe. No i czasami jest tak, mamy opóźnienia, tak? No i termin, który mieliśmy zabukowany od fotografa, od fotografki naszej, po prostu przepada, tak? No tak. No zdarza się, tak? No wiadomo, wszyscy mamy swoje terminy.
to jest życie, tak? To jest po prostu życie. I na takie właśnie przygody ja jestem przygotowana, że jeżeli taka rzecz się zadzieje, ja po prostu wchodzę, robię zdjęcia i to są zdjęcia, które spokojnie wystarczą, tak? Taki też był mój cel udziału w kursie, że po prostu chcę być niezależna. Wiesz, a tak jeszcze tak nieskromnie się zapytam, powiedz mi tak, jak już tak rozmawiamy, no bo tak, wiesz, o fotografii, prawda? Ale bo zawsze mnie ciekawi, bo ty brałaś udział w takich pierwszych edycjach, ten kurs się trochę rozwinął, weszły nowe rzeczy, także będziesz szczęśliwa, bo to w czwartki robimy, ustawianie kadru na przykład. Taka zabawa totalna, odjechana, ale dająca wiele radości, a to kiedy indziej, powiem ci później. natomiast powiedz mi, bo zawsze mnie interesuje, tak jak ktoś, bo jak się bierze udział w jakimś takim długim kursie, to taki moment wow. Co dla ciebie było takim momentem wow? Takim, wiesz, że nagle o eureka, prawda? Coś takiego wow. O czym nie wiedziałaś? No, Gosia, dla mnie eureka było to, że ja muszę zgrać linię poziom z pioną. I nagle się okazało, że okej, Gosia wytłumaczyła, niby wszystko wiem, niby jestem ogarnięta, po czym przychodzę, to nie wychodzi. I wiesz, trzeba pomyśleć i trzeba trochę przekręcić ten telefon, więc to była dla mnie taka eureka, ale eureką też dla mnie, Gosia, było to, że właśnie ja to też powtarzam zawsze fotografom, że to, co widzi oko, niekoniecznie jest tym, co widzi aparat, a nawet nigdy nie jest tym, co widzi aparat, tak? I dlatego trzeba ten kadr zaglądać. Bo to, co dla mnie naocznie wydaje się okej, w aparacie w ogóle, tam się w ogóle coś dzieje, tak? To trzeba ogarnąć. Więc to też dla mnie było taką drugą eureką. Tak? Fajnie. A dziękuję ci za to, bo to jest prawda. Niektórzy mówią tak, że to zdjęcie inaczej wygląda niż ja widziałem. Widziałam ładniej było. A potem no, także wiesz. To się bardzo, w ogóle bardzo się cieszę, że wykorzystujesz te umiejętności. I sobie tam ćwiczysz i robisz i tak naprawdę to działa na tak, że ci się po prostu biznes rozbija. Bo to o to chodzi w tym wszystkim, prawda? Żeby sobie wykorzystywać to wszystko, co się nauczyłaś do rozwoju swojego biznesu. Tak, biznes się rozwija, o jak przyjemnie patrzeć. Bo dla homestagerek tak naprawdę im więcej zdjęć ma z tej nieruchomości, którą przygotowuję, to nawet Agata też o tym mówiła, że trzeba po prostu powolutku, pomalutku te zdjęcia pokazywać, mieć je w swoim zasobie, bo nigdy nie wiesz, kiedy je użyjesz, tak? W różnych sytuacjach, tak? A to do filmiku, a to gdzieś do reklamy, a to gdzieś, nie wiem, nawet kwestia jestem na urlopie, tak? No to ja już teraz nie daję plaży z palenką, tylko daję swoją jedną z nieruchomości, tak? Ale zdjęcie tej nieruchomości to zdjęcie, które ja wykonałam, tak? Więc dla mnie to też jest taki dodatkowy fan, tak? Że reklamuję swoją robotę, zdjęcie, które zrobiłam, a przy okazji poinformowałam, że jestem na urlopie. Jestem na urlopie. Dobre. Więc trzy pieczenie przy jednym ogniu. Upieczone, Uczcie się od Wojtulski. Uczcie się od Wojtulski. To jest genialna w ogóle. Gdzie ty się uczyłeś marketingu? Czy to masz w sobie? Chyba mam to w sobie, wiesz? Tak. Chyba mam to w sobie, ale powiem ci, że ja zawsze jak się wyśpię dobrze, to przychodzą mi pomysły. Jak jestem niewyspana, to po prostu te pomysły mi na głowie nie przychodzą, albo przychodzą mi bardzo wolno, bardzo opornie. I się kompletnie męczę, jak jestem wyspana, to po prostu te pomysły same się sypią w rękawa, wiesz. No to jest właśnie prawda, takie małe. No. Ale ja zawsze mówię, krok po kroczku, nie od razu zbudowano, tak, markę, bo markę tak naprawdę budujesz malutkimi kroczkami, ale codziennie, tak. I marka to jesteś ty, moja firma to jestem ja, moja firma i moje wszystkie rzeczy, moje wszystkie realizacje to jestem ja. To nie są realizacje gdzieś od czapy wzięte. Też sposób prezentowania tych realizacji to jestem ja. Ja taka jestem po prostu. Ważna jest spójność, prawda? Z tym wszystkim, tak. Żeby nie udawać kogoś, czego kim się nie chce. Bo żeby tak możemy podglądać, fajnie spodglądać i się inspirować, ale tak naprawdę jest ważne, żebyśmy byli spójni z tym, co pokazujemy i co robimy. Bo wtedy najlepiej, wtedy przyciągamy te właściwe osoby. Tak, dokładnie. Ja też mówię, że nie każdy jest naszym klientem. Tak. Że nasz klient w pewnym sensie jest podobny do nas. I w sposób, w jaki się prezentujemy,
zapewni nam przyciągnięcie takich klientów, jakich chcielibyśmy przyciągnąć, z jakimi chcielibyśmy pracować. Tak? A to z ludźmi, którzy są do nas podobni, którzy mają podobne wartości, to jest naprawdę czysta przyjemność. No, fajnie. Fajnie. Bardzo mądre rzeczy mówisz, Aśka. Naprawdę super. Bardzo się z tobą w ogóle dobrze rozmawia. Można tak gadać i gadać i gadać. Jesteś świetnym kompanem do rozmowy. Tyle masz realizacji fajnych i to robisz z taką lekkością. Po prostu ja uwielbiam, jak pokazujesz swoje realizacje. No w ogóle to jest bardzo smaczne. O, tak jakbym tak powiedziała. Ale też, Gosiu, o tym mówiłaś na kursie, że z aparatem, z kamerą trzeba się oswoić, że to nie jest tak, że człowiek stanie przed kamerą i od razu po prostu jest jak ryba w wodzie. Absolutnie nie. Absolutnie. Pierwsze filmiki są ciężkie, pierwsze filmiki robimy po 1000 razy, a teraz ja tak naprawdę jestem na etapie, kiedy wyjmuję komórkę i po prostu gadam, tak? Mówię to, co bym chciała w danej chwili powiedzieć. I to, że tak powiem, działa. No i to jest prawdziwe, bo trzeba być sobą. Nie wolno udawać, bo to od razu wszyscy zauważą, nie będą tego tak typować. A jeżeli jesteśmy prawdziwi, no to jest prawdziwe, tak? Szczerość. Czyli tak naprawdę też szczerość, ale też, bo to cały czas mówisz, że ciągle ćwiczenia i tak dalej, ćwiczenia. No bo jak powiedziałaś kiedyś, że kiedyś rzuciłaś aparat, nie robiłaś zdjęć, tylko się zaczęłaś spojerać fotografem, to ja mówię, Boże, takie ładne zdjęcia robiłaś i nie chcesz robić zdjęć. No nie, no szkoda, no ale twój wybór i mówię, że na pewno skorzysta z tego, że wybierzesz do odpowiedniego fotografa dla siebie i będzie fajnie, prawda? Natomiast wiesz, no, to jest tak, ale wróciłaś! W moim życiu wróciłam na dobre i myślę, że już tej fotografii nie porzucę, ale każdy w swoim życiu ma takie różne etapy, gorsze, lepsze, bardziej produktywne, mniej produktywne. I ten etap, kiedy ja porzuciłam fotografię, to był etap, kiedy po prostu nie przeszłam tego momentu, kiedy wiem, co źle robię, ale po prostu nie mam cierpliwości, żeby nad tym popracować. I taki etap właśnie miałam i dlatego na tym etapie rzuciłam fotografię, po czym minęło kilka tygodni, tak jakby dojrzałam, też zadziały się takie rzeczy, że potrzebowałam umieć zrobić zdjęcie na już, a nie czekać na fotografię tydzień czasu, bo czy pani tego tygodnia nie masz. Bo musisz zrobić zdjęcia od zaraz na już, albo najlepiej na wczoraj. I powiedziałam, okej, biorę się jeszcze raz, na spokojnie. I tak jakby nabrałam takiego też dystansu, wiesz, bo kiedy byłam mocno taka sfokusowana i mówiłam, kurczę, no nie wychodzi mi, no wszystko wiem, a nie wychodzi mi, tak? I chciałam obrabiać zdjęcia, po czym wychodziło, że są tak krzywe, że wiesz, wychodził mi mały piksel po prostu, bo się do niczego nie nadawały. Ten etap jest za mną. Ten etap jest za mną. Przyznaję się, że obrabiam zdjęcia na komórce. A dlaczego? Bo tak jest mi najłatwiej. Bo na komórce mogę obrabiać zdjęcia w każdym momencie, tak? Mhm. Jak mam komórkę, mam chwilę wolnego. Ale tego się uczyłyśmy na komórce. I tego się właśnie uczyłyśmy. I dla mnie to jest mega. I ja powiem Ci, że wcale nie zamierzam kupić programu na komputer, bo ta komórka jest w zupełności wystarczająca. W zupełności. I mogę to zrobić w każdym momencie. Jadę autobusem albo pociągiem, myk, obrobię sobie zdjęcia ze stopni. Jest to korzystne. Wygodne. Także to jest, też jest ważne, co powiedziałeś w tej chwili, żeby po prostu się nie zniechęcać, tylko popracować i nie odpuszczać, prawda? Bo to jest taki, jest tak zwany tipping point, że w którymś momencie jest takie nic, a potem nagle załapujemy i idziemy dalej, tak. Prawda? Się zaczyna rozwijać. No i to się tak było, że ja już byłam totalnie zniechęcona, rzuciłam to w tak zwane czorty, po czym wróciłam po pewnym czasie. I pierwsze zdjęcia było wow, ja mówię okej, okay, czyli ja po prostu musiałam chwilę odpocząć. Musiałam po prostu przejść ten etap, tak? Ten etap musiałam przejść, no i teraz jakby jest to za mną, więc Boże. tak jak kiedyś statywu nie woziłam ze sobą, tak teraz jest w ogóle. Teraz masz. To jest w ogóle, to jest mój best friend ever. To jest po prostu cudowna rzecz, prawda? Statyw to jest must have, naprawdę. Także, ale też takie swoje, wiesz, małe tipy, Gosiu, typu, no jak zrobić zdjęcie z ręki, jeżeli no masz takie ustawienie, że to zdjęcie z ręki musisz zrobić, bo gdzieś tam statywem się nie zmieścisz, czy powiedzmy są jakieś inne ograniczenia. No to twoje małe tipy, bo to są teoretycznie małe tipy, ale które zmieniają wszystko, typu, że trzeba na chwilę wziąć oddech i po prostu się spiąć w sobie. Hit. Małe tipa robi robotę, tak? Nie zdradzę. Ale nikt o tym nie powie, wiesz? Nikt o tym nie powie. To jest właśnie clue.
Dlatego ja tutaj wszystkie dziewczyny, ale nie tylko homestagerki, bo też i pośredniczki, zachęcam, idźcie do Gosi. Gosia wam powie, jak to ogarnąć na szybko, na prosto, na już. I jeszcze Gosia jest piękną osobą. Właśnie, Gosia, jesteś piękną osobą, która o fotografii mówi jak nikt inny. Naprawdę. Ale ja prawie nic nie mówię. Gosia, fotografii. Tak. Powiem ci, Gosiu, że wiesz co, ja nie wywodzę się ze środowiska jakiegoś takiego artystycznego, tak? Bo ja zawsze twierdziłam, że ja jestem bardziej inżynierem niż artystką, ale że tak powiem, jak spotkałam cię u Agaty, to stwierdziłam, kurczę, jak ta Gośka pięknie mówi o wnętrzach. Tak jakby te wnętrza nie były rzeczami, wnętrzami, tylko też jakby miały swoją duszę. Ty mnie przeabsolutnie ujęłaś, przeabsolutnie. Prawdę, bo ja stwierdziłam, że osoba, która tak patrzy na wnętrze, to jest osoba, której warto posłuchać, a warto słuchać mądrych ludzi, bo mądrych ludzi można się dużo nauczyć. Gosia już tutaj płacze. Gosia już tutaj, Gosia, nie ma płakania, do roboty się trzeba brać, do roboty. Bo z płakania i gadania nic nie ma. Nie, będę płakać. Wzruszyłam się trochę. Dziękuję bardzo za taką opinię, bo tak... No. Zasłużone. Gosiu, zasłużone. Dobrze. Dobra, to idziemy dalej. Ale myślę, że nie jedna kursantka ci już to powiedziała i to, że którąś... No potrwa się, którą ty edycję tego kursu robisz. Bo no, ja już nie liczę. Już uczciwie pewnie, ci powiem, że już... Nie liczę. Nie liczę. No, liczę. No już niedługo będzie 100 osób, jak przeszkoliłam. Także nie każdy robi zdjęcia, nie wymagam, żeby każdy był fotografem, ale mam nadzieję, że ten kurs każdemu w czymś tam pomoże. I się bardzo cieszę, przede wszystkim bardzo się cieszę, bo to jest taka idea tego kursu, że to jest też dla kursu dla dziewczyn, które zaczynają, dla osób, które prowadzą biznesy, dla pośredników, dla każdego, nie tylko z dużych aglomeracji miejskich, ale właśnie z takich mniejszych miejsc, gdzie nie dojadą nigdzie, a muszą sobie poradzić. I to też taka była idea, żeby to było dla każdego i też to była taka idea, żeby to były zajęcia na żywo, a nie nagrane, bo można sobie wykupić kurs, ale jak zauważyłam, że każda edycja jest inna, ale są idealnie spasowane osoby do siebie i idealnie do siebie pasują. To jest tak, ja tak myślę i tak mówię, ale naprawdę dla mnie to jest niesamowite, jak każda edycja jest idealnie, jakby się te osoby gdzieś tam zgadały i przychodzą i są idealnie pasują do siebie. Ale u nas też tak było, prawda? Tak. Naprawdę. I wiesz, i to jest, i dlatego one są na żywo, bo jest tyle pytań, i to są różne pytania na każdej edycji, bo to są inne osoby i to jest inny poziom. I jakby dziewczyny później robią, wiesz co, jak bo nie są tylko dziewczyny, przepraszam, panowie też są. Jak absolwenci robią tego kursu, bo to są absolwenci, bo to jest duży proces, swoje sesje, to nie zawsze te zdjęcia są idealne. Nie zawsze takie, jakby się chciało widzieć, prawda? Bo mam jakieś takie oczekiwania, ale ja patrzę zawsze, dlatego ja zawsze proszę o to, żeby zostawić swoje zdjęcia przed kursem. I patrzymy na to, gdzie byłam, a gdzie jestem. I to jest proces. I poza tym nie każdy ma duszę artystyczną, nie każdy ma taką samą wrażliwość, ale na poziomie dla siebie, akurat dla swojej osoby, To właśnie jest to ten proces, to co przeszły, tą drogę. I to jest najważniejsze, bo jesteśmy cały czas w procesie. I gdzieś tam zmierzamy, ale po drodze. I ja widzę, że ja bym chciała, żeby na przykład coś się tam jeszcze bardziej tego, ale ja nie mam wpływu, bo to każdy pracuje tak może. I we własnym tempie i to trzeba zaakceptować. No i tak to, ja też się musiałam tego nauczyć, żeby tak nie, dla mnie to był proces, że miałam chcieć, żeby każdy co takie niesamowite wielkie efekty,
Ale na niektórych to może od razu. Ale nie, nie może. Tak czasami jest tak, że dla niektórych to będzie to, że nauczyć się wyzwalać migawkę z kilka sposobów będzie cudowne. Albo coś innego. I każdy, nie każdy też tak samo jak ty, że zostawiłaś fotografowanie, potem wróciłaś, bo tego jest dużo do panowania. Dlatego to nie jest trzydniowy warsztacik, tylko to jest jakiś tam proces. I każde ćwiczenie, ale ważne jest, żeby ćwiczyć i od pierwszego dnia. Tak mi się wydaje. Natomiast, o Jezu, Aśka, może my się nie skończymy gadać. Zaraz ten... Ale ja też, Gosiu, chciałam powiedzieć to, że właśnie to, że są inne dziewczyny i że są zajęcia online, a nie właśnie nagrane, dodaje to, że często dziewczyny zadają pytania, o których ja bym nie pomyślała, a jednak odpowiedzi na te pytania nie znałam, wiesz? I to dla mnie też było wartością. Druga sprawa to jest taka, że mamy podobne problemy, więc tak jakby nie jesteś w tym sama, że gdzieś tam miałam problemy z ustawieniem tych pionów i poziomów i dziewczyny miały na początku te same problemy, więc tak jakby nie byłyśmy w tym samym. Więc ja zawsze mówię, że w grupie raźniej i to też był właśnie taki przykład, że w grupie raźniej, wiesz? Poza tym też bardzo często to, co zauważam, dziewczyny też rozmawiają po prostu o biznesie. Dyskutują i ja tam się wyłączam, ale sobie słucham, co dzielą się, no zawsze jest takie, a gdzie to kupiłaś, albo coś takiego, a jak to byś rozwiązała, ale no to jest, tak się wspierają niesamowicie też biznesowo i później się też nawiązują współpracę. Ja zawsze zachęcam, żeby sobie znaleźć osobę do współpracy, bo we współpracy można robić większe projekty też i też sobie pomagać. Czuję większe się tak, projekty i więcej tych projektów. Ja nigdy bym nie dała rady ogarnąć garnizonu, który, tak powiem, tutaj przerósł mnie ilością tych mieszkań. Tutaj akurat Olga Błaszczyk mi pomagała i spokojnie to ogarnęłyśmy, więc tutaj tak, też współpraca, ale też ci powiem, że takie przyjaźnie się zawiązują, wiesz, ja też z dziewczynami, że tak powiem, może nie ze wszystkimi, tak, bo z pewnymi osobami gdzieś tam nie, zawsze nie było mi po drodze, tak, ale z pewnymi osobami no to naprawdę tutaj takie fajne przyjaźnie, więc to też jest wartość dodana, Gosia, wiesz, naprawdę. No, poza tym, wiesz, fajnie jest teraz na przykład, jak są dzieciaki małe, tam brzdące latają. Mi to nie przeszkadza w ogóle, no ale wiele z dziewczyn jest młodych i są na takim etapie życiowym, że nie mogłyby zostawić dziecka na parę dni i się uczyć, a tato sobie też fajnie spędzą czas poranek, a dzieci tam się szpędają i jest okej, okay, jest tak po domowym trochę. Tak, jak nie mają czasu rano, to sobie odsłuchają, tak, bo jak pamiętasz, nieraz było tak, że ja nie zdążałam, czy powiedzmy, że chodziłam w połowie z różnych względów, ale odsłuchasz sobie i jesteś na bieżąco, tak? Tak, zawsze jest nagrywane, także jest fajnie. Dobra, Asia, my sobie się spotkamy tak czy tak, dogadać. W czerwcu. Ja ci bardzo dziękuję, że w tamtym momencie się znalazłaś na mojej drodze. Mam nadzieję, że z mojej drogi nigdy nie zejdziesz. Czy też biznesowo, czy też prywatnie. Dziękuję ci bardzo. Ja też ci, Asiu, dziękuję, bo naprawdę od ciebie też dużo, bardzo czerpię i dajesz taką motywację mi mentalną. I każdej osobie, która jest na kursie, na każdej edycji mówię, idźcie, zobaczcie, jak Aśka się rozwija. Rok minęło. Gdzie ty jesteś, kobieta? W ogóle wystrzeliłaś paszport. Gosiu, jak ja bym ci powiedziała, gdzie ja chciałam być za rok, rozpoczynając działalność, zakładając działalność, no właśnie, to gdybyś po prostu spsikała mnie śmiechem, po prostu spsikałabyś mnie totalnie. Ale wiesz co, no ja twierdzę, jeżeli człowiek ma jakiś cel, codziennie, po kroczku, niech do tego celu się przybliża. Jeżeli coś nie wychodzi po drodze, odpuść na chwilę, tak? Zrób ten jeden krok do tyłu, ale odpocznij sobie, zbierz myśli. Różne rzeczy nas spotykają, tak? Różni ludzie nas spotykają, tak. Różne przeciwności losu, ale w momencie, gdy mówimy sobie, okej, ja nie muszę być taki ktoś inny, tak? Ja jestem sobą i mój biznes będzie taki jak ja. Mhm. I kroczek po kroczku dążyć do tego, tak? Nie ma takiej opcji, żeby się nie udało. Nie ma takiej opcji. No. Dzięki. Dzięki ci, Asiu. Życzę ci...